Udało mi się zatrzymać. Oj, kotka idzie już mi atakować, wyrywać, psuć, czekać. Udało mi się dzisiaj zachować dobry humor. I polega to na tym, że wprawdzie jestem bardzo zmęczony i bardzo niewyspany, ale zdeterminowany. No i w związku z tym muszę opowiedzieć o pewnej rzeczy, która mi pozwoliła ten dobry humor zachować. Było to tak, że rano wstawałem dosyć wcześnie, po nieprzespanej nocy. Byłem bardzo śpiący, ale jeszcze zasnąłem. Po 7 zasnąłem na godzinę i wtedy śniło mi się, że taki sen, który mi się wiele razy już śnił, ciągle się powtarza i ciągle jest dla mnie taki trochę tajemniczy. Było to tak, że znajdowałem się w nieznanym miejscu. Kawałeczek pola, który był ogrodzony z 3 stron drogami, z jednej strony jakimś płotem, ogrodzeniem, ścieżką, nie wiem. I jeszcze na dodatek od jednej drogi do drugiej drogi biegła wąska, wydeptana ścieżka dodatkowo. I śniło mi się, że bardzo się spieszę i nie chcę mi się obchodzić tymi 3 drogami tego kawałka pola. I że jadę na rowerze. Na rowerze jadę tą wąską ścieżką. To była taka ścieżka, że z górki się nią zjeżdżało i podjeżdżało troszeczkę pod górkę. W każdym razie taki dziwny odruch miałem. Przed wjechaniem na tą ścieżkę zacząłem się modlić. To znaczy dziwny odruch, może nie dziwny, tylko taki, można powiedzieć, naturalny. Modliłem się o to, żeby mi na tej drodze nie przydarzyły się jakieś nieszczęśliwe przeszkody, żebym nie wpadł w jakąś dziurę tam po tej ścieżce jadąc, żebym się nie wywrócił. No i w tym momencie się obudziłem tak naprawdę, już dalej sen się nie toczył. Natomiast to mi uzmysłowiło, że z wiekiem, jak gdyby mózg i z wiekiem i z odległością od snu, czyli im bliżej się zasypiania oraz im bliżej od przebudzenia, to w tym momencie się jakieś inne warstwy mózgu uaktywniają bardziej i bardziej się w nich procesy psychiczne i wyobrażenia i obrazy generują i przechodzą te wszystkie impulsy właśnie tamtymi głębszymi warstwami. I tak sobie pomyślałem, że to chyba będzie tak właśnie, że im wcześniej, to tym bliżej człowiek jest Boga tak naprawdę. Czyli tego, kto go stworzył i tego, kto mu umożliwił w ogóle rozumowanie i wyciąganie wniosków i obserwacje i odczuwanie również strachu, również lęku, również przewidywania. Wszystko oczywiście jest inspirowane przeżyciami kolejnego dnia i całego życia nawet. Można powiedzieć, że w tych snach to wraca się raczej do wczesnej młodości, bo to właśnie tak na rowerze taką ścieżką jeździłem we wczesnej młodości. Zresztą była to bardzo ważna ścieżka, która potem bardzo odbiła się na moim życiu i zawsze była z nim skojarzona. W tym momencie akurat mi się
rano przyśniła modlitwa do Boga o to, żeby mi na tej ścieżce się nie przydarzyły wypadki, jakieś upadki, jakieś wjechania kołem w dziurę, w jakąś wyrwę. Tak, myślę, że to starczy na dzisiaj. Dobrej nocy dzisiaj, też idę już odpoczywać.